kim ona jest? Cześć! Trud Thorsdottir! Thorsdottir? To moja znajoma! Kolejny Inferier! Z lewej! Bill! Dobrze walczysz! Tata mnie nauczył! I dać to! No! Dzięki! Przykro mi, że... Rozumiem! Dostałeś tu prostem! Co jest grane? Przecież Ragnarok miał nam pomagać! Jest wybrakowany! W tym niepełnym stanie nie może odegrać swej roli! No, Loki, weź tego! Gierpa! Chwila! Gdzie Sindri? Zrobił, co miał zrobić. Teraz nasz kolej. Hey!
Wielki dom. To właśnie nasz cel. Nie chciał się słuchać. Ale to nie największy z naszych. Jormungand! Wracaj do siostry. Zatrzymajcie Ragnaroka. To moja walka. Ale gdybym tylko... Bierz Atreusa i maskę i zróbcie, co trzeba. Mój syn ci ufa, więc i ja ci ufam. Szagonie! Mam już dosyć ciebie i twojego syna! Koniec, kurwa, gierek! I tym razem wolno mi cię zabić! Nie musimy tego robić! Musimy! Tacy już jesteśmy! To za mało! A to wszystko? Ja zniosę wszystko! A ty? Dobrze! Chłopak sądzi, że się zmieniłeś! Pokaż nam to! Dość gadania! Walcz i zdychaj! Walczmy! Panuj nad tym, bracie! Jesteś wszystkim, uczynił cię w ten ojciec! Ale może... Wszyscy tu zginiecie! Korzek, choć raz się zastanów! Moja rodzina się rozpada! Udawaj się mnie tam! Atakujesz moją córkę! Nie! Nic takiego nie! Wprowadzasz to do mojego domu! Do mojej rodziny! Wierzyłem, że coś może się zmienić! Dobrze, posłuchaj mnie! Nie masz mi nic do powiedzenia!
Odyn wcale nie! Zamknij, kurwa, ryj! Co jeszcze, kurwa, czekasz? Twoja córka jest przyjaciółką mojego syna. Niech jej włos z głowy spadnie! Nie spadnie. Czy ty nie wiesz, co ja zrobiłem? Wiem! Ale co zrobisz teraz? My się nie zmieniamy. Jesteśmy niszczycielami. Już nie. Już nie. Dla dobra naszych dzieci, my bądźmy lepsi. Dlaczego on żyje? Gadacie sobie? Kto ci kazał to robić? Ty nie rozmawiasz! Ty nie myślisz! Ja myślę! Ty zabijasz! Chyba prosty, kurwa, schemat! Sif miała co do ciebie rację. Tylko ja nie chciałem tego widzieć. Co to znaczy? Popsułeś się? Ja jestem twoim ojcem. Weź ten młot i zabijaj, kogo każę ci zabijać! Nie chciałem tego. Naprawdę tego nie chciałem. Trud, to wszystko przez nich. To oni nam to zrobili, naszej rodzinie. Zdaje się, że wszystko to muszę robić sam. Własnego syna? Wnuczkę? Dlaczego? Ryd, nic nie będzie. Ocaliłem ją. A Thor? Giną przez ciebie. Zwróciłeś go przeciwko mnie. Wszystkich zbałamuciłeś. Nie, proszę! Możesz to przerwać! Nie ja! Ty! Oddaj mi moją maskę! Jasne! Uważaj, bo jeszcze ci zaufamy! Jeszcze ty! Nie możesz się powstrzymać, co? Odczekaj! Nie zmieniłeś się! Nigdy się nie zmieniłeś!
Czujesz na mnie moją rodzinę w moim własnym domu? Ty wszcząłeś tę wojnę! Nie, nie, nie! Zaczęła się na długo przed twoim przybyciem. Jesteś wiki! Zaraz! Zabójcą pokój! Tego właśnie chciałem. Setting Spara!
Czy aby wszystko poszło zgodnie z planem? Czy ten plan naprawdę był dużo lepszy od mojego? Abyś miał dokładnie to, czego chciał? Jeszcze nie, mężu. Myślisz, że tylko ty umiesz rzucić zaklęcie wiązania? Spędziłam wiele długich zim, rozmyślając o tym, co ci powiem, kiedy będziesz wydawał swoje ostatnie tchnienie. Ale teraz zdałam sobie sprawę, że musisz wiedzieć w zasadzie tylko jedno. Nie masz już nade mną żadnej władzy. Oto moja Fryk. Zapomniałem, jak pięknie ci w skrzydłach. O, mój mężu. Zawsze pożądałeś wiedzy, więc teraz to ja pokażę tobie, co to znaczy stracić wszystko. Pokłoń się swojej królowej! Zawsze cię kochałem. Wiesz? Ty nie kochałeś nikogo! Ojcze? Frejo? Doskonale, Loki! Nie, 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 nie. Już nie walczymy. Nie. To już nie ma znaczenia. To twoja chwila, Loki. Gra chciała cię przede mną ukryć, ale to twoje przeznaczenie. Być czempionem Jotunów. Tylko on może włożyć maskę. Tylko on może spojrzeć w źródło prawdy, stworzenia. I poznać tajemnice życia i śmierci. Koniec wątpienia i niepewności. Po to się urodziłeś. Załóż maskę, Loki. Zadaj. Zadaj pytanie. To twój wybór, synu. Ufam ci. Czegoś to zrobił? Po co to wszystko? Wolisz być nikim? Niech będzie. Do ataku! Nie doczekałaś na ten moment, prawda, Frick? Ja również! Na to już za późno! Nie! Lećcie! Troje na jednego, tak? Chyba czworo grzechują. Jak mnie nazwałeś? To za Broka! Ostrożnie, bracie! Uwaga, za tobą! Rika! Rika!
chciałem! Chciałem tylko odpowiedzi! Za tobą, uwaga! Gdybyś odegrał swoją rolę, nie doszłoby do tego wszystkiego! Na co ci to było? Odpowiedz mi, Loki! Na co ci to było? Mieliśmy szansę, Loki! Mogłem poznać odpowiedzi! Mogłem odkryć prawdę! A ty mi to odebrałeś! Mogłem wszystko naprawić! Razem mogliśmy zmienić 9 światów na lepsze! Tu nie chodziło o światy, ani o mnie, tylko o ciebie! Wszystko zniszczyłeś! Mój dom, rodzinę, królestwo! Ty je zniszczyłeś! Twoje wybory! Zamordowałeś syna! To nie moja wina, nie miałem żadnego wyboru! Zawsze jest wybór! Musisz odpuścić. Możesz jeszcze być lepszy. Nie, nie mogę. Muszę wiedzieć, co mnie czeka. Ja nigdy nie odpuszczę. Musiałeś to powiedzieć? Sofna, Afra, Desu. Sofna. Hefan. Sofna. Sofna. Co z nim zrobimy? Obiecałem, że nie odbiorę ci wyboru między życiem i śmiercią. Tyle czasu czekałam na tę chwilę. Kiedy nadeszła. Już tego nie potrzebuję. Powstrzymaliśmy go. I tylko to się liczy. To Ragnarok! Tam!
Nie ma czasu. Cokolwiek się stanie, będę z tobą. Ale dalej pójdziesz sam. Podążaj swoją ścieżką, a dotrzesz tam, gdzie trzeba. Mamo. Dzielny chłopak. Wstań, Atreusie. Zbudź się. Dobrze znowu cię widzieć. Cześć. Gdzie jest mój ojciec? Kręci się tu po gaju. Na pewno się cieszy. Dzięki, Eir. Starczy, mamo. Serio. Spokojnie. Tryd. Loki! Tak się cieszę, że żyjecie. Nawet nie macie pojęcia. I... przykro mi. Thor był... on się starał. Wiecie? Szkoda, że nie mogłem mu pomóc. Nic nie ukoi waszego bólu. Ale może teraz, bez Odyna... będzie wam lżej. Zdecydowanie tak. Loki. To był zaszczyt walczyć u boku giganta. Zapamiętaj. Zostajesz w Midgardzie? Jakiś czas. Potem muszę coś odnaleźć. Ja pomogę Hliglisviniemu ściągnąć resztę Asgardczyków do Vanaheimu. Muszą stanąć na nogi. Oby to był dla nich nowy początek. Dla was też. I mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz, Tryd. Powodzenia. Trzymaj się, Loki. Bądź zdrów. Twoje bronie nie ucierpiały podczas walki? Chyba nie. Może trochę się wyszczepić. Później. Ha! Hugin też ocalał. To dobrze. A, jeśli możesz zanieść to drewno do namiotu. Skjoldr? Loki! Hej! Dobrze, że mnie nie zapomniałeś przez ten uraz głowy. Bo dostałeś w głowę, nie? Wszystko mi się trochę rozmywa. Może to był ktoś inny? Tak czy siak, stary. Naprawdę dobrze cię widzieć. Ciebie też. Chyba nie narzekasz na nudę. Wiesz, cieszę się, że mogę pomóc. Już prawie wszyscy mają posłania, a wilk twojej koleżanki pomaga nam w polowaniu. Jedzenia powinno starczyć dla wszystkich. Bez jaj. Bez jaj. I słuchaj, dziękuję za wszystko. Nie byłoby tu nas, gdyby nie ty i twoi przyjaciele. Nie ma o czym mówić. Szkoda tylko, że nie uratowaliśmy więcej osób. Loki, dobrze się spisałeś. Dzięki, Skjoldr. Uważaj na siebie. Hej, przecież mnie znasz. Widział ktoś jakieś wolne koce? Może i śniegi topnieją, ale w nocy i tak będzie pieruńsko zimno. O, tu
jesteś! I jeszcze zdrowie młodego! Skol! Zdrowie! Skol! Nie byłoby nas tu, gdyby nie ty i poświęcenie Freyra. To prawda. Właśnie wymienialiśmy się historiami o Freyrze. Tak, tak. Na czym to ja... No tak. Spodziewałem się spotkać tego wielkiego wojownika, stratega i urodzonego przywódcę. Sława go wyprzedzała. Lecz on sam okazał się zupełnie inny. Ale przekonał mnie do siebie. Był tak niesamowicie życzliwy. Nie przeszkadzało też, że był przystojny. Był, prawda. I niezwykle czarujący. Dość już, bo zaraz znowu się przez was rozpłaczę. Przepraszam. Muszę znaleźć ojca. Uważaj na siebie! Dobrze widzieć cię na nogach. Freyo... Sam dokonał wyboru. Nie mogłam go tego pozbawić. Ocalił nas. Nigdy tego nie zapomnę. Odebrano mi dawną rodzinę kawałek po kawałku. Ale teraz znajduję pocieszenie w nowej. Twoja matka miała rację. Dorosłeś w końcu do tego łuku. Stałeś się dzielnym wojownikiem. Ale co najważniejsze, wciąż masz dobre serce. Nic przez co przeszedłeś tego nie zmieniło. Jestem z ciebie bardzo dumna, Atreusie. Dziękuję. Za wszystko. Muszę znaleźć ojca. Idź. Atreusie! Napędziłeś nam stracha. Dobrze ci widzieć, Mimirze. Słuchaj. Chcę podziękować. W końcu jestem najmądrzejszym człowiekiem świata. Nie chodzi tylko o to. Słuchałeś mnie. Byłeś dla mnie mentorem. A czasami nawet... Cóż... Nawet drugim ojcem. Chłopcze... Chwila. Muszę to powiedzieć. Jestem ci taki wdzięczny. Ha. Też cię kocham, braciszku. Do zobaczenia. Dobrze cię znowu widzieć, Atreusie. Ciebie też, Hildisvini. Całkiem to przyjemnie, co? Nie tak głośno. Nic nam nie będzie. Dobrze się spisałeś, mały. Jestem z ciebie dumna. Może znajdziemy ci jakieś smakołyki? Dobrze. Moja kolej. A kto to idzie? Tak, znamy go. Może kiedyś uda mi się cię zaskoczyć. Już to zrobiłeś. Byłeś w dobrych rękach. Dzięki za ratunek. Uznałam, że lepiej będzie, jeśli sama napiszę zakończenie. Ciągle nie powiedziałeś ojcu, co? O czym nie powiedziałem? No weź. O wizjach gigantów. Już to widziałam. Rozumiem. Wszystko wokół mówi mi, że muszę to zrobić. Ale to jest... Nie mogę znaleźć słów. Chodź ze mną. Chcę ci pokazać coś ważnego. Tobie także. Ja... Nie chcę przeszkadzać. To dotyczy was obu.
synu. Dobrze, że nic ci nie jest. I tobie też, ojcze. To... jak się kończy ta historia? Co? Przed Ragnarokiem. Obiecałeś ją dokończyć, jeśli usnę. Kiedy śmierć przybyła, spytała starca, dlaczego ją wezwał. Widząc ją przed sobą, starzec nagle zmienił zdanie co do swojej prośby. Po krótkiej chwili spytał śmierć, czy nie pomoże mu podnieść drewna, by mógł pójść dalej. Nie był gotów umrzeć. Pragnął żyć dalej. Całkiem sporo tu dymu. Po zniszczeniu Asgardu jego szczątki rozsiały się po reszcie światów. Mogą wciąż być przy nich Einher Jerzy. Ale nie po to was tu zabrałam. Mama? Mój ołtarz w Jotunheimie. Ona go zniszczyła. Byśmy nie znali naszego losu. Obraliśmy własną drogę dzięki niej. Postąpiła wbrew swoim. Wbrew nam. By cię chronić. Nie otworzę się. Przykro mi. Ojcze, ja... muszę z tobą porozmawiać. Gdzieś są inni giganci i muszę ich znaleźć. Chyba wiem, gdzie szukać, ale to tylko mój obowiązek. Muszę zrobić to sam. Nie chcę robić tego sam, ale... ale muszę. Trudno to wyjaśnić. Czujesz strach? Tak. Zatem musisz zrobić to sam. Jak mnie uczyłeś? Tak. Dziś ocaliły nas tylko twoje wybory. Komu ufać? Z kim się przyjaźnić? Synu. Jesteś gotów. Pamiętaj o umowie. Loki odejdzie. Atreus. Zostanie ze mną. Opiekuj się nim. No tak.
tam zobaczyłeś, bracie? Drogę. Której nigdy nie znałem. Co teraz? Przede mną dużo pracy. Czas na odbudowę. Przyłączy ci się. Ano. Zajmiemy się tym. Razem. Rejo, powinniśmy pomówić o Gnie. Nie musimy o niej rozmawiać. Musimy ją znaleźć. Ale Odyn wybrał ją na nową królową Walkirii, boginię Vanów, twoją przyjaciółkę. Gna od dawna jest wierna Asgardowi i od dawna się nie przyjaźnimy. Dlaczego? Dokonałam wyboru, którego nie poparła. Nienawidzi mnie Kratosie. Będą z nią problemy. Chyba powinniśmy znaleźć ją pierwsi. Jeszcze toast za naszego siłacza! Skol! Skol! Kilkadziesiąt osób na opusz. Rzecz jasna, nie rozdzielimy rodzin. Trzymaj się, Kratosie. Dziękuję. Doceniam to. Przyniesiemy jak najwięcej zapasów, ale to wciąż niewiele. Tym się nie martw. Kto tylko może, poszuka więcej. Asowie oraz Vanowie. Razem. Dokąd najpierw? Możemy zająć się niedokończonymi sprawami. Lub zbadać te szczątki Asgardu. Tak czy siak, idziemy z tobą, bracie. Lunda wspomniała też o spotkaniu poświęconym pamięci Broka w tawernie Reba w Svartalfheimie. Chciałbym tam pójść.